Raz, raz, raz. Halleluja, kochani! Zatrzymajcie się i posłuchajcie. Nieważne skąd jesteś i kim jesteś, ale chcemy wam powiedzieć Ewangelię. Chcemy wam powiedzieć. Zapewne myślicie, kim jesteśmy i co robimy. Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi, którzy narodzili się na nowo z Bożego Ducha. Nazywam się Damian Lorek i chcę wam powiedzieć, jak osobiście spotkałem się z Jezusem Chrystusem. Jak osobiście mnie Duch Święty przekonał o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I o tym, że sam przez moc Ducha Świętego sięgłem do Biblii i zacząłem ją czytać. I wyczytałem w niej, że każdy zgrzeszył na tej ziemi. Każdy zgrzeszył. Ale wiecie co? Bóg tak pokochał świat i Bóg tak pokochał ciebie, że zesłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, po to, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus umarł za ciebie, za twoje grzechy, bo Biblia wyraźnie mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Każdy zgrzeszył, każdy zgrzeszył. Ale wiecie co? Bóg, Jezus Chrystus, wziął ten grzech na siebie. I Biblia wyraźnie mówi, że karą za grzech jest śmierć. I ja, 27 lat, byłem grzesznikiem. Uważałem się za dobrą osobę. Ale to nic, to jest mało. Gdy przeczytałem, że zbawienie jest z łaski, nie z uczynków, to wszystkie moje dobre uczynki uległy. Na nic twoje dobre uczynki. To jest na nic. Ale wiecie co? 27 lat byłem grzesznikiem. 8 lat byłem uzależniony od narkotyków. Nie wiem, jak każdy inny uważałem, że spanie z kobietami poznanymi na imprezę to jest coś normalnego. Ja tak żyłem. Byłem dealerem narkotyków. Dużo piłem, jeździłem na imprezy techno po Polsce. Takie życie prowadziłem. Ale gdy uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, to On przyszedł do mnie. Przekonał mnie o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. Zrozumiałem, że jestem grzesznikiem i za to, jak ja żyję, idę do piekła. I na marne moje dobre uczynki, że pomogłem sąsiadce, mamie, nie wiem komu jeszcze, czy dobrze powiedziałem do kogoś coś. Tu nie chodzi o to. Jestem tutaj dziś po to, jesteśmy dla was, abyście zrozumieli, abyście przyjęli prostą Ewangelię, że Jezus Chrystus umarł za was, że Jezus Chrystus swoją świętą krwią obmył cię z grzechu. Ale pytanie, bo to jest proste, czy ty w to wierzysz? Czy ty w to wierzysz? Ja narodziłem się z Bożego Ducha. Duch Święty mnie wypełnił. Dziś jestem świętą osobą. Grzech nade mną nie panuje. Mam pewność zbawienia. Ja tu nie mówię o religii. Ja ci mówię o żywej osobie. Ja ci mówię o Bogu, który zmartwychwstał. Który zmartwychwstał i który żyje. Jezus Chrystus nie jest religią. On jest osobą. I ta osoba dziś przez Ducha Świętego, który zmartwychwstał, chce dziś w tobie zamieszkać, bo jesteś martwy duchowo. I jeżeli nie zrozumiesz tych prostych prawideł, to możesz iść do piekła. Jeżeli nie narodzisz się na nowo, ty musisz poznać Jezusa. Musisz się narodzić na nowo. To jest jedyna droga do Boga. Jezus jest jedyną drogą do Boga. On jest jedynym pośrednikiem. Ja w to uwierzyłem. Ja to przyjąłem. Decyzja należy po twojej stronie. Jeżeli pragniesz Boga,
to zawołaj z głębi serca teraz do Niego. Jezu, ja chcę Cię dziś poznać. Do tej pory, co niedziela chodziłem sobie do kościoła. Co jakiś czas chodziłem do spowiedzi. Ale mimo to, że wyszedłem z tego kościoła po spowiedzi, ja nadal wchodziłem w grzech. I nadal czułem coś w środku, że mnie coś gniecie. Mam stany depresyjne, mam lęki, mam obawy, czy ja pójdę do nieba. Bo jeżeli chodzisz do kościoła, to w twoim sercu jest pragnienie Boga. A ja ci chcę dziś dać receptę, abyś prawdziwie spotkał się z tym Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Aby twoje życie zostało podniesione, tak jak moje zostało podniesione. Nieważne w jakim dziś jesteś miejscu, to jest za darmo, to jest z łaski, przez wiarę. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, uwolnienia, to podejdź tutaj. Choroba jest nielegalnie. Jezus Chrystus 2000 lat temu wziął wszystko na siebie. Każdą chorobę, każde przekleństwo, potępienie, odrzucenie. Jeżeli jesteś osobą odrzuconą, nie doświadczałeś miłości za dzieciaka, teraz nie doświadczasz, to chcę Ci ją dać za darmo, bo Duch Święty we mnie mieszka. Chcę się o Ciebie pomodlić, albo osoby, które tutaj z nami są, za darmo. To jest żywy Bóg. Amen.